No halo, siemanko. Z racji tego, że Richard Burns Rally jest świetnym symulatorem, w tym poradniku pokażę Wam, jak ustawić rozdzielczość 4K. Także pierwsze co, to musimy sobie ustawić na swojej karcie graficznej w sterowniku. Jeżeli Wasz monitor nie obsługuje rozdzielczości 4K, możemy to zrobić w sposób właśnie wirtualny w sterowniku. Tu ustawiamy, ja tu mam na karcie graficznej od AMD, mam super rozdzielczość wirtualną. Mam tą opcję zaznaczoną. W ten sposób właśnie będę miał wyższe rozdzielczości dostępne w ustawieniach gry. Jeżeli to mamy ustawione, przechodzimy do launchera. W zakładce grafika. No, cockpit, gdzie ta grafika jest? Ekran i grafika. Ja mam takie ustawienia zrobione. 3840x2160, tryb pełnoekranowy normalny. Tu mam tryb graficzny Vulkan normalny. Wybieracie Vulkan plus SimHub. Tego SimHuba nie rozumiem, co to jest, ale tu wyskoczy taki błąd. Klikniemy OK, ale no wszystko działa, nie? I tu wybieramy monitor, na którym monitorze ma być gra wyświetlana. Można wybrać domyślny, nie? Bo to przeważnie na domyślnym działa, ale ja już nie zmieniam, bo mam na monitor numer 1. Synchronizacja pionowa jest wyłączona. Grafika, wszystko na fulla. I teraz, proszę Państwa, żeby to wszystko zadziałało bez problemu, bo ja mam to między innymi ustawione też pod OBS-a. Przechodzimy do ustawień ekranu. Wybieramy nasz monitor. To będzie ten monitor, na którym mam wyświetlanego właśnie Richarda. Wybieramy rozdzielczość. Rozdzielczość musi się zgadzać z rozdzielczością, w jakiej będzie wyświetlana gra, bo po prostu będą problemy. To jest ta rozdzielczość. Zachowaj ustawienia. OK. Rozdzielczość, jak widać, mamy zmienioną i uruchamiamy Richarda. Tylko czekajcie, miałam tutaj ten, po prostu ja tutaj lecę na telewizorze i mam delikatnie rozjechany pulpit na tej rozdzielczości. Dobra, uruchamiamy Richarda. Także widać, wszystko wyświetla. Uruchom RBR. Ja miałem delikatne właśnie problemy, bo nie mogłem po prostu zrzucić się na pasek, nie mogłem się przenosić między po prostu ekranami, a jak mam ustawioną grafikę w ten sposób, to wszystko działa. Jak widać, Richard mi się wyświetla na pełnym ekranie. Wejdziemy sobie na chwilę w wyścig. Ja nie pojadę, mam odpiętą kierownicę, ale Wam pokażę, że to wszystko działa. Tu mam ostatnią stację Hariu, którą jechałem. No na przykład weźmy Australię i Australian wykładowy tor. Dobra, weźmy przykładowy tor, także widać teraz z tymi ustawieniami, powiem Wam, wszystko działa. I teraz mogę, o, mam 3, 2, ustawienia popieprzone. Musimy tylko zrobić sobie, nie wiem, właśnie jeszcze muszę ogarnąć sobie ustawienia, bo za każdym razem jak wchodzę, aha, tu mam pozamieniane. Ja to szybko przestawię. O, i teraz powinno być. Teraz powinno być OK. I teraz jak mam właśnie takie ustawienia graficzne Richard Burns Rally, to mogę bez problemu sobie po prostu poruszać się po pulpicie. Dobra, także widać, że wszystko działa. Można się po prostu przerzucać między oknami, można się przerzucać między monitorami i nie ma problemu, a jeżeli nie było ustawione w ten sposób, to były cały czas jakieś problemy. Dobra. Także można spokojnie już z gry wyjść. Także myślę, że ten poradniczek komuś się może przydać odnośnie ustawień grafiki Richard Burns Rally, bo naprawdę ja jest spory czas się borykałem z ustawieniami, bo mi po prostu nie działało tak, jak powinno. OBS nie chciał przechwytywać.
grafika była rozjechana, po prostu pół gry było na jednym monitorze, pół gry było na drugim monitorze, były problemy. A jeżeli ustawicie sobie w ten sposób, będzie wszystko ok. Także dzięki za uwagę i do następnego, na razie.